zakopalony. Przez siostrę śmierć cielesną, której nikt nie uniknie. Hansik, pozdrawiam cię. Wszystko kumam. Dziękuję. Kocham. O, jak tutaj bramę zrobili gwiazd. Dziurę wykopali. Zobaczcie, jak w Warszawie. Ale po co? Pieśń słoneczna. Jesteśmy w Gostyniu. Słychać ten pogłos, słychać ten niesamowity efekt bycia w bazylice. Czy śpiewanie w miejscu sakralnym jest czymś innym? Inaczej się niesie pieśń, inaczej się też śpiewa niż na przykład w sali koncertowej, bo przecież pani występuje tu. Oczywiście, że nie. W różnych miejscach. To znaczy... Na powietrzu najbardziej chyba. Jakby to powiedzieć? No jak? No to znaczy, jak? Ja wiedziałam, że tam tego rodzaju płyta, znaczy tego rodzaju no projekt. Myśl, jak mówisz. To jest jedyny, to jest właśnie właściwe miejsce, żeby dokładnie. On powstał. Dlatego, wiedziałaś, że tam to ma być i koniec, no. Oprócz oczywiście akustyki, która jest piękna, dlatego że dawniej jak budowano kościoł Wycioły, to myślałam no właśnie. O akustyce. Nie musisz o tym wiedzieć, ale dobrze wiedziałaś, że to jest dobre miejsce. Cicho! Więc no. One jakby, myśmy się czuli tam no jak w uchu, znaczy tak bezpieczni też. Dokładnie. I pod każdym spokój, względem. Spokój, ducha dlatego, i efekt motyla. Moje piosenki na spać, 777. Po prostu tak jakby ciepło było tam w środku i? Dlatego myślę, że to zresztą atmosfera w ogóle nagrania, bycia tam. Razem. Opieki też od strony i właśnie i braci ojców i pań, które nam herbatę robiły. I Milany, i Łukasz nas tutaj wariował. Po prostu 7-7, jeszcze 7. Pod każdym względem było na samochodzie, siódemki przypadkowo. Spokój, ten spokój. Czerwony, słychać, zielone. Spokój ducha. Słychać w muzyce, płyta. W improwizacji. Moja bajka. Czarna okładka. Moja bajka, niebieska okładka z pozytywną energią i moja 23 retrac magia zła. 23 retrac. No to jest taki instrument, który jest właśnie takim jakby akordeonem, troszkę inny ma dźwięk. Mama to nie widzi, ona mówi, nie ma tam, na pewno kłamie. Tak, kurwa, jak Galeria Północa. Pieśnia występuje tutaj i czarny tam na, w niej znak znaczy, na środku nagrał, ja i jakiś kurde srebrne do nieba od ziemi przy cztery piętra, chuj wie co to, jak ołtarz zły wygląda. Andrzej Jagodziński, to od ja początku wiem, po co to tam jest i woda na dole, takie podejrzane trochę, kurwa, trochę łowcy duchów jak byliśmy w Mantalent, ale... Ja też zwracam uwagę, ja tu mówię, tutaj ja mówię tak jak ja świat widzę, prawda? No jak ja mówię, no tak mówię, jak ja świat widzę, a wy nic nie kumacie, kurwa. Dalej nie kumacie, to posłuchajcie. Myślę, że kilka lat temu, znaczy oczywiście kim on jest i jak gra, to ja wiedziałam znakomicie. Znasz mnie? Osobiste spotkanie. A skąd mnie znasz? Nazywam się Dawid Ozdoba, mam 41 lat, zakochałem się w dziewczynce mojej kochanej cudownej. Za 4 lata bierzemy ślub 15 listopada, albo 18. Nie, 15. 15 w Skorpiona. Ona jak kocha, to kocha, jak nienawidzi, to nienawidzi. I wtedy mi coś obiecała, powiedziała, nie no twardo. I przypadkowo z tyłu jest pałac. Tam, u góry, który muszę sprawdzić. Co tam jest? Poczekajcie, no. Tam, co tam jest, mama? Tam daleko. W tym pałacu? W tym pałacu. Może w tym pałacu się chodzimy.
w jakimś zajebiście magicznym miejscu, nie wiem, zobaczymy. Nad Wielkim Kanionem, albo na Moście Brooklińskim, albo na Zanzibarze, tam gdzie delfiny, albo... Że to ma być płyta, albo, to był projekt mój. Albo kilka razy. Na duet, ten muzyczny. Będziemy jeździli w różne miejsca. Będziemy równik mijali u góry, na dole, z boku, na wschodniej, na zachodniej. Chatniemy się 5 razy. O, tak postanowiłem. Przenika się, a nie północ. Nie jedno jest gdzie ważniejsze, drugie mniej. Zachód. Tylko trwa taki dialog trochę między wschód, pani głosem a fortepianem. Tak, ja pragnęłam właśnie... Południe. Żeby to, i środek dla równowagi. To są równomierne. A później do góry. Osoby, które ty pojedziesz na wschód, ja pojadę na zachód. W pewnym też tekście, spotkamy się w tych miejscach. Ty spotkasz się tam, gdzie lataliśmy na wschodzie, ja tam, gdzie na zachodzie. Andrzej, wrócimy na, do środka, tam gdzie się chętniemy po środku i razem zjedziemy w dół i będzie wyglądało jak umbrella, albo parasol, albo jak drzewo. I przypadkowym Lukas mnie atakuje. Lukas, no daj mi kurwa spokój, morda. I zaczęłam. Przecież wszystko mnie zajebiście. Także jak mi też. Bo chuj do mnie napierdalasz. Nie napierdalaj. Jadę przez most północny sobie przypadkowo. Jest wszystko zajebiście. Zobacz. Jaki piękny zależało dzień mi ma. Też na tym, żeby to tylko było muzycz improwizujący. Dlatego myślałam właśnie... Przypadkowo improwizowała w kościele. Dlatego że prosiłam go, żeby się oparł na muzyce klasycznej i na chorale, bo nie chciałam, żeby tam były te takie harmonie bardziej przybrudzone. W The Doors. Chciałam, żeby one były właśnie takie... Czy w Beatlesach przypadkiem? No bardziej, można powiedzieć, klasyczne, tak. Ale trochę widzę. Jazzu tego jest. Nie, to słychać sposób grania, natomiast bardzo mi zależało, żeby właśnie był taki. Biało. Tak jak grał Andrzej. Błęka. Też prosiłam, żeby też moją prośbą było to, żeby jakby mniej dźwięków, znaczy żeby nie było tak bardzo dużo dźwięków. Odwrócona symetria. Możesz odebrać bracie, Lukas napisał. To były moje takie jakby prośby Mortow, w tym projekcie, żeby była przestrzeń między tymi i wszystko jest między mi okay, moim głosem, i spotkamy się Andrzejem, niebawie, żeby obiecuję. Była ta cisza, teraz sobie ciszę. To jest tak ważne. Słuchacz, odbiorca miał jeszcze czas, możliwość na to zastanowienie się, teraz się zastanówcie. Tego dialogu. Tego... Pomyślcie o moim dialogu, który z wami miałem. Centrum handlowe po prawej. Ja jadę ku słońcu, jakby ktoś to powiedział. W biały tunel, bo za 4 lata mam ślub. Już muszę pomyśleć, kto będzie na weselu grał, bo wiecie, piękni młodzi, ci wszyscy, to Boguckiego to ciężko, kurwa. Trzeba mieć kupę kasy albo znajomości, a ja ani jednego, ani drugiego nie mam, więc muszę znaleźć. Może Defisu mnie zaśpiewa, on dobro od serca. Defisku, zrobimy magię, może Playboys. To właśnie... Ale Bogucki nie pozwoli Playboysowi, nawet tylko on będzie chciał. Więc Defisek, mój kochany, zapraszam. To znaczy, zapraszam. Że to był dobry pomysł, po prostu. Ale od początku i do końca... Black Dog zapraszam i Marcina, trzy krzyże u niego kupiłem. Zapraszam, żebyście byli na moim weselu za 3 lata. 4. Kierunku. Powiedziałem 3. O, przepraszam. 4. Byli, tam były, no już, co, to jechaliśmy przy Wiedzieliśmy, tylko mogło to być troszeczkę taka improwizacja. No, mogło to troszeczkę, no to miało jakieś... Palą mam się styki jak tu? Bo też chciałam, żeby on, ja zresztą nie zapomnę, miecze, on przyjechał. Jak w świętej wodzie, i zobaczcie. Już był święta woda, na żywo. Stał, święta woda, tam jest zajebiste miejsce. Pełno zobaczycie takich krzyży. Stał. Ja myślę, muszę to zobaczyć, miecze, jak Andrzej. Znaczy, i widziałam, że Andrzej zdenerwował. Przyjechał i był taki, znaczy ja miałam zobaczycie mój miecz i w ogóle zielona energia.